Hanna Pałuba, Fundacja Szalom, Teatr Żydowski, Festiwal Warszawa Singera i chyba osoba z grona przyjaciół Lecha Majewskiego. To jest ogromny zaszczyt, przyjemność móc po raz kolejny uczestniczyć w otwarciu wystawy Lecha Majewskiego, którego podziwiam od wielu, wielu lat. Lech jest związany, mamy ten zaszczyt, że jest związany z nami, z festiwalem od samego początku. Jest oczywiście autorem grafiki, plakatu festiwalowego od kilku lat. Tworzy już tą naszą orkiestrę festiwalową, za każdym razem zmienia się instrument, na którym gra żydowski grajek, który jest motywem przewodnim naszego plakatu. Ale dzisiaj tutaj w tej przepięknej galerii, pod której wrażeniem jestem naprawdę, widzę dużo plakatów z Teatru Żydowskiego, które Lech projektuje, bo mamy ten zaszczyt, że wielokrotnie dał się namówić do naszej, do współpracy z nami i po prostu mogliśmy jego przecudowną rękę widzieć na naszych plakatach. Lech Majewski to także autor albumu I ciągle widzę ich twarze, fotografii Żydów polskich, pięknego projektu, który Fundacja Szalom organizuje od 1996 roku. Jest też autorem oprawy książki My Żydzi Polscy. Zresztą od tego projektu zaczęła się nasza współpraca. Lech wygrał wówczas konkurs na okładkę. No i tak się zaczęło. Nie mogło być inaczej. Jest artystą niezwykłym, jest artystą bardzo otwartym na ludzi. Wielokrotnie zapraszał studentów, wykładowców, profesorów Akademii Sztuk Pięknych do tego, żeby podczas festiwalu odbywały się przeszlachetne wystawy. Mamy ten zaszczyt, mamy go jako przyjaciela. Do tego jest przecudownym człowiekiem. Więc bardzo się cieszę, dziękuję za to zaproszenie i dziękuję Lechu za tą wystawę, że po raz kolejny mamy fantastyczne wydarzenie artystyczne na najwyższym poziomie w ramach naszego festiwalu. Dziękuję i wszystkim polecam obejrzenie tych prac w tej przepięknej, nowoczesnej galerii na Grzybowskiej 12/14.